Witam kolegów hodowców. Tutaj moje głodomory czekają. Dzisiaj już po lotach, teraz dopiero idę karmić. Jest trochę czasu dla rodziny. No i gołąbki czekają. Głodne. Tutaj ma karmę. Wszystkie gołąbki dostają jednakową karmę. Z dodatkami. I lotowe, i rozpłodowe. Już kilka gołębi rozpłodowych wysłałem. Teraz wysyłam głównie młode. Po gołębiach lotowych i rozpłodowych, późniaki. Taką karmę dostaną. Do oporu. Idziemy je karmić. Można zobaczyć, jak wesoło wcinają, nie są głodne. Trochę cieplej, to zaraz mnie jedzą. Mam tu na gołębniku jeszcze kilka młodych byczków jesiennych do wysłania. O, tak się prezentują. Ładnie wyrosły, zdrowo. Już same jedzą. Skrzydełko. Jeśli ktoś byłby chętny w moich najlepszych gołębiach. Nie włączyła się lampa, nie widać dokładnie. Ale takie tu są młodziaki. Wysłałem już kilka kolegom. Teraz w tym tygodniu. Byli bardzo zadowoleni. Podobały im się, że są dobrze wychowane. Same jedzą. Wesolutkie. No, jakby ktoś chciał, to mogę im dać kontakt na tych kolegów, żeby się dowiedzieli, jakie młode ode mnie przyszły. Jeszcze zostało kilka młodych z lotników i z gołębi rozpłodowych. Tam po paru parach rozpłodowych gołąbki były trochę młodsze. No i będą do wysyłki w tym tygodniu. Także tak jak wspominałem, młódki teraz co wysłałem kolegom się bardzo podobały. Są nagrane na filmiku, jak wyglądają. Jest też kilka młodych na filmiku, które są jeszcze dostępne. Co bym chciał powiedzieć, w tym roku hodowcy, którzy brali ode mnie młode na wiosnę, chwalili się, że się im bardzo dobrze spisały. Czołowe lotniki z mojej hodowli są na innych gołębnikach. Bardzo dobrze wyniki w lotach mieli. Poza tym gołąbki dorosłe, które wzięli ode mnie w wcześniejszych latach, czy pary, które mają z wcześniejszych lat, hodowca dzwonił, że ma lotnika oddziału. Tam był jakoś 12 w okręgu lotnik. Jedni wychowali kilka młodych, dali sobie, swoim kolegom i mieli u siebie. Bardzo dobrze leciały, mam kilka telefonów. Także hodowcy się kontaktują, że gołąbki się im sprawdzają. No i tak to tutaj wygląda. Także są jeszcze młode. Po moich lotnikach z 9-10 konkursami. I rodzeństwo tych gołębi z 9-10, 8. No na loty 500-700 km. Właściwie na wszystkie loty, bo one latają po 14 razy, 13 razy i muszą robić loty maraton 500 km. Także takie gołąbki są dostępne. Tam jeden kolega mnie prosił, żeby pokazać kilka samiczek. Ucieka z mojej najlepszej linii gołąbków. No tu jest samiczka z linii szaleńców. Jak widać, szalona, nie chce się dać fotografować. Wszystkie jakieś nerwowe. Tu jest ciemna. W tej chwili to za bardzo nie ma ich jak oglądać, bo się pierzą. Tu jest ciemna z rodziny Sztol. Tu jest samczyk z rodziny Sztoli.
tak wygląda. Tu jest samiczka z rodziny moich rudych. Ona jest akurat niebiesko nakrapiana. Druga siostra jej jest ruda. Jej brat to ojciec mojej najlepszej lotniczki, co robiła po 10 konkursów. Także no fajna rodzina. Jej matka poszła do Anglii. Mam nadzieję, że tam się będzie sprawdzać. Zrobiła szybkie konkursy, 700 km. Także no, to są fajne. Ta była lotowana. 7-8 konkursów robiła. Druga siostra, że była ruda, to nie była lotowana. No i one mi też fajnie gołębie wydały. Także to cała rodzina tych rudych jest po niej i po jej siostrze. Samiczka z 11 roku. Tak wygląda. O, tutaj samiec sztol. Nie umie ostrości złapać. Teraz widać. Samczyk sztol. Pięknej budowy. Są nerwowe, nie chcą się dać w celi sfotografować. A nie mam czasu teraz ich gonić. Brązowa tarasiuk. Tak się prezentuje. Tu samczyk z szybkich gołębi. 50% Marek Trzaska. On lotowany jako młody. Zdobył drugi czy trzeci konkurs na 10 tysięcy gołębi. No i miał trzy szybkie konkursy w ogóle. No jako młody. Poni młode też super lecą. Także kolega może coś wybierze, a mój telefon dla pozostałych 513 812 854.